No, ja wam cześć. Dzisiaj jeszcze, no póki jest trochę jasno, spróbujemy coś nagrać. Cześć, Białka. Z królikami, z kurami, bo powiedzmy takiego królikowo-kurczakowego filmu już jakiś czas nie było. No ale też, że tak powiem, dużych zmian nie ma, no bo bądź co bądź w tym roku tylko raz młode, jeśli chodzi o króliki, więc wszystko jest, że tak powiem, stabilnie, już potem królików nie przybywało. Białka, no już jest kawał kociska, nie? Przed chwilą. Ej, a ty co to jakaś się skoczna zrobiłaś? Fela ostatnio tak wskakuje na kolana, że... No co ci ta białka tam przeszkadza? Co ona ci przeszkadza? No, Fela oczywiście coś tam kombinuje znowu. No co, no króliki... Te, co były młode w tym roku, no to teraz już są, no, takie prawie dorosłe. Jeszcze myślę, gdzieś z miesiąc, dwa i już będą takie całkowicie dorośnięte. Tu ostatnio bardzo, bardzo dużo mi wyrzucały słomy. Tu jeszcze taką deskę dorobiłem, bym musiał wszędzie takie, tylko kurczę, mi ich nie starczy, tych szerokich. Bo, no, słomę wygrzebują, a tylko trochę jest słomy wygrzebane, no to od razu kury. No ale wiadomo. Są takie zwierzory, no to... No, także u królików jak widać, no teraz to jedynie się zmienia stan liczbowy królików w drugą stronę. Teraz to ubywa, nie przybywa. Co tam białka, tutaj też wchodzisz, tak sobie? Tu ostatnio ta kura z tej odmiany włoskiej, czy jak to się tam mówi, no ta, co w tym roku też wysiadywała jajka, to ona gdzieś dopiero, kiedy to mogło być, tak gdzieś od jakiegoś miesiąca dopiero wróciła do znoszenia jajek, a tak to ona tyle, tak długi czas, no to można sprawdzić, od kiedy ona prowadzała kurczaki, to ona nadal jakby tak, no, wychowywała dalej te swoje dzieciaki. Także no jest taka szczególna ta, nie wiem, czy tylko ta nasza włoska kura taka jest, czy one wszystkie takie są, no bądź co bądź to jest dziwne, żeby względem takich tych zwykłych kur. Szarik. Co ty, Fela, tam do tej szopy cię tak ciągnie, co? Co? Ja chyba wiem co, no ale to zostawimy na inny temat. Na inny film. Także tutaj, co tam? No, tu widać jest ten broiler, jeden z tych broilerów. Tam na przykład ta taka ciemno... nie wiem, ciemnobrązowa, ciemnoczerwona kura. Tutaj ta to jest z tych młodych, które, no, które się u nas wychowały. No i tak to jeszcze tam ich jest sporo więcej. No, przyjechały, przywiozłem pomidory też im ostatnio, muszę resztę wysypać. Bo... no, ta cała ferajna. Wiadomo, najwięcej broilery jedzą. A ty, białka, co powiesz? Ucieka przed szerikiem. Nawet nie próbuje gonić. A ty, Fela, co? Co ty tam tak
Chodź tu. No chodź. Chcę, żeby ją do szopy wpuścić. No, u Szarika już jest tak zarośnięte sierścią, że nawet nie widać, że coś było robione. U Feli też się bardzo ładnie zarosło. Weź Fela, pokaż. Pokażesz brzuchol? Tak cię tam nie wpuszczę. No pokaż brzuch. Fela akurat brzuch nie chce pokazać. Szari. No co ty robisz? No ty, białka, co robisz? No po jedzeniu to teraz byś chciała się pobawić, tak? Także kurczaki też ładnie, ładnie porosły. No tak, to nie wiem, co tu więcej można powiedzieć, no. Wszystko dobrze jest, nic nam odpukać w tym roku. Lis nie złapał, więc... No, ale to dlatego, że nie wypuszczamy z podwórka. Na podwórko też wychodzą tylko, no, na tam 2-3 godziny na dzień. Co, białeczka? A ty? Pokażesz brzuch Fela? Nie? Idziesz sobie. Dobra. Dobra, myślę, że na dzisiaj tyle. Gdyby się coś zmieniało jeszcze, jeśli chodzi o króliki i kury, no to na pewno damy znać. O matko, to ta silka się tak wydziera. Dobra, jeszcze chciałem pokazać, bo ogólnie nasz ten wiekowy kogut, już chyba jego ostatni rok, bo ostatnio nawet dużo pierza stracił. No, Fela, co ty, Fela, tam zaglądasz do tego kojca, co? Widzi, zamknięte jest. Też Szarik nie ma nic misy. Ty miałeś jeszcze trochę i ten. I co się stało, Fela? Kury ci wyjadły. Dobra, to co? No, tu jest taka ładna z tych młodych kurek. Widać, że kura, nie kogut, bo koguty z tych młodych też na pewno są. No, chociażby ten. Może on zostanie. Chociaż na dobrą sprawę od silki mamy, się okazało, że to są dwa koguty. Myśleliśmy, że jest kura i kogut, bo tak mieliśmy powiedziane. Czyli na dobrą sprawę w tej chwili mamy trzy koguty dorosłe, więc to i tak jest no, za dużo jak na tyle. Co ty, białka, na pomidory chodzisz? Trzeba dać kurom pomidory, białka. Widzisz? Dobra, to co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.